W poprzednim odcinku skończył mi się sok, a teraz mam nowy. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson. Na samym początku, kochany widz, możesz zostawić łapkę w górę, jak ci się odcinki podobają, a jak chcesz być na bieżąco, to koniecznie subskrypcja tam na dole. Musisz zostać kliknięta. A na tą czynność daje ci dokładnie 5 sekund. Na łapkę w górę i na subskrypcję, więc jest dosyć trudno, nie? Nie wiem, czy dasz radę. 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Kurczę, komu się udało, to niech się koniecznie pochwali w komentarzu. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na Palionowie i czytałem komentarze pod poprzednim odcinkiem i napisaliście mi, że skoro mam szukać u siebie, w sensie tych dalszych informacji, to że może chodzić o moją głowę, którą mam wybudowaną na Palionowie. I to prawda. Tam nie sprawdziliśmy, więc tam dzisiaj się udamy, tam zobaczymy, co się kryje, co tam będzie takiego ciekawego. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie musi być, prawda, tradycyjnie intro. No i witam bardzo serdecznie na Palionowie. Jak widzicie, jestem właśnie w moim domku. Tradycyjnie w domku, tutaj mój domek jest najlepszy, nie będę ukrywał. I w każdym razie musimy się udać do miejsca tamtego, gdzie jest tamta główka. Boję się tam iść, szczerze mówiąc, boję się tam iść, bo boję się, że tam coś może być takiego niefajnego. Więc na spokojnie, ja tutaj się... Ja nie wiem, ja tam nie chcę patrzeć. Wy pisaliście mi w komentarzu, że to tam może być i z wszystkich możliwych opcji podejrzewam, że mieliście rację. Z tego powodu, że to jest naprawdę jedyne miejsce, w którym jeszcze... O Boże. Już to widzę. Widzicie to? Co się stało z tą moją głową? Dlaczego ona jest taka? Dlaczego? No widzicie to podobieństwo? Tu jest moja głowa, tam jest ten. Przecież to wyglądało identycznie jak to, a teraz... Mamy problem. Mamy problem, widzowie, jeżeli... Ja... To jest najgorszy dzień w moim życiu. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam zobaczyć, co tam się kryje. Ale ja już czuję, że to nie będzie zbyt... To nie będzie nic dobrego. To na pewno nie będzie nic dobrego. Jestem tego w 100% pewien. Tu przejdźmy przez ten tunel chyba pierwszy raz w ogóle na odcinku. Znaczy nie, może drugi przechodzę przez niego. Nieważne, w każdym razie tam nic nie było, tam są jakieś drzwi, ja widzę, że tam jest przejście, czyli tam nas czeka mnóstwo różnych złych rzeczy. Ja tego się bałem najbardziej, szczerze przyznam. Dobra, tu mamy jakieś tabliczki, dwie, jedna jest na czerwonym, druga jest na niebieskim. Może to oznaczać... Ta dźwignia może otwierać te drzwi, nie będę ukrywał, ale... O kurde, tu się nie da przejść. Co jest grane, tu się nie da przejść. No idę do przodu i nie mogę tedy przejść. Klikam do przodu, żeby iść. Nie mogę. Ej, co jest nie tak? Dobra. Jest wskazane w czerwone, więc teoretycznie jest chyba zamknięte. Czy jak ja to otworzę, to się otworzy? Tak. I czy ja teraz mogę tędy przejść? Mogę! Co jest? Jak oni to zrobili? Nie mogę! Co jest grane? Nawet nie mogę dojść do drzwi, nawet jakbym otworzył, bo to są normalne drzwi, to nie mogę przejść tam dalej. No, tu chcę do przodu pójść, nie mogę. Co jest nie tak z tymi drzwiami? Dobra, okej, czyli to musi być tak. Są tabliczki. Dobra. Zbierzmy się do kupy. Damy radę. Damy radę, dobra, idziemy przeczytać te tabliczki. O nie, 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 oj, teraz zobaczymy te sztandary, ja tam nie chcę wchodzić. Ja tam nie chcę wchodzić. Dobra, bierzemy, zakładamy tarczę w takim razie. Szybka siekiera, bo ona dużo zadaje obrażeń. I tak, tabliczki. Mam nadzieję, że tu mnie nic nie zaskoczy. Ja może dam sobie dźwięki głośniej, żeby słyszał, jak coś by miało mnie zaskoczyć. Mamy sztandary. Co to jest? Co to oznacza? Te sztandary to wygląda jak jakiś smok, jakiś demon. Nie wiem, co to jest. Dobra, na końcu labiryntu znajduję... Nie, nie, ja nie, nie. To jest labirynt. Dobra, znajduje się więcej. Tylko ty możesz tu przebywać, nikt nie ma prawa tu wchodzić. Inaczej zginiecie. O nie, co to jest za minka? Co to jest za minka? Ja nie chcę. Dobra, musimy tam pójść. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że musimy tam pójść i nie ucieknę od tego. Musimy to zrobić, więc jakby... Nie chcę tego jakoś przeciągać bardzo, ale z drugiej strony też niespecjalnie chcę tam wchodzić, więc widzowie, łapka w górę na zachętę, błagam, bo ja jakbym nie wrócił, to pozdrówcie moich przyjaciół z Palionowa. Dobra, idziemy powoli, ja tu gdzieś starczą idę, ciągle taką nastawioną do boju, bo boję się, że tu coś może wylecieć mi za winkla. Dobra, nie ma żadnych jakby rozszerzeń dróg, więc jakby nie mam, nie muszę wybierać. Chyba jest taki po prostu labirynt bez wyboru, w sensie, że po prostu idziesz przed siebie, bo nie ma tu żadnych skrętów innych, po prostu jest jedna droga, okej. Powoli,
Nie słyszę nic tutaj, żeby było podejrzanego. Tu za zakrętem też nic nie ma, aż się podrapie. O nie, 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 oddaj mi moją siekierę! O kurde, kliknąłem sobie kół niechcący. Dobra, idziemy tu. Idziemy tu. Kurde, długi ten tunel jeszcze będzie. Ja już chcę stąd wyjść. Proszę. Ja już chcę stąd wyjść. Dobra, tu coś jest? Czy nie? Dalej to się ciągnie? Dlaczego tak długo? Proszę, kończ się już. Dobra, jest. O nie, jest jakieś pomieszczenie, jest lawa. Dobra, nie zginę. Dobra, są kolejne tabliczki. O! Widzowie, nie jest kolorowo. Podatek za życie, jasny gwint. Nie, no nie wierzę. Naprawdę, każdego dnia będziesz dawał mi zapłatę za to, że żyjesz. Nikomu nie mów o tym, jeśli ci życie miłe. Widzowie, ktoś mi znowu grozi w Minecraft, to się dzieje już, to jest już nudne. Jeśli ktoś się o mnie dowie, zabij go. O kurde, co? Niech pierwszą zapłatą będzie kradzież czegoś cennego. O, tu jest chyba kotywa. Od każdego na palionowie. Co? I od ciebie daj mi 10 diaksów. Powodzenia. Muszę okraść każdą osobę z jakiejś cennej rzeczy. Kradzież czegoś cennego. Czegoś cennego. Czyli ja mogę sam zdecydować, co jest cenne. Okej, o tyle dobrze. I muszę to dać, ale nie wiem, gdzie to nawet mam dać. Chyba, że chodzi o tą kolejkę. Ej, może chodzić o tą kolejkę, która tam jest. Tylko pytanie, czy ona jakoś, nie wiem, bo ona jest, ja muszę ją odbudować, czy co? Czekajcie, przechodzimy tu szybko, bo już wiem, że tutaj nie ma żadnych zakamarków dziwnych, więc kurde, ale długi tunel, jasny gwint. Dobra, przejdźmy, pójdźmy tam do tej kolejki mojej, bo ja tam czuję, że coś może być ciekawego. Ja to zamknę, żeby tam nikt przypadkiem nie wszedł. Czy ja mam łódkę? Nie mam łódki, dobra, przejdziemy tędy. O, tam jest nawet, to nawet szybko będzie, okej, to nawet spoko. Czy my musimy naprawić tą jakby, jak to się nazywa, tą kolejkę, czy ona się sama naprawi? Pytanie bardzo ważne. Mam nadzieję, że ktoś ją naprawi, bo mi się nie chce jej na przykład naprawiać. Ale podejrzewam, że raczej tak nie będzie, że raczej będę musiał ją naprawić sam. A ja nawet nie mam torów, żeby to zrobić. Jest dziura dalej. Dobra, czekajcie, sprawdźmy, czy mamy jakieś tory. Czy jesteśmy w stanie to odbudować w ogóle, bo jak nie, no to... To trochę Lipton. Żelaza potrzebujemy mnóstwo. Mnóstwo żelaza, ja nawet nie mam żelaza. Jak już mam diamentowe rzeczy, to na co mi żelazo? No i pozdro, ja nie mam nic. Nic nie mam, czyli będzie trzeba uzbierać. I jasny, nie no, dlaczego? W tamtej magazynie jeszcze nic nie mam, muszę to wszystko poprzenosić dopiero. Widzowie, nie jest kolorowo. Nie jest kolorowo, ale dobra, rozumiem, że chodzi o to, żeby tą kolejką tam oddać to wszystko, tak mi się wydaje. Tu w ogóle co się kąpie krowa z papugą. Dobra. Będziemy musieli to odbudować. Ja po prostu może dzisiaj skupić na tym, żeby po prostu zebrać te przedmioty, te ważne rzeczy, które mam zebrać, żeby po prostu oddać komuś. Bo to rozumiem, że to jest chyba połączone. No tu o to chodzi. Na 100% tu to musimy oddać. Po prostu zrobić wózek ze skrzynią, wsadzić to w skrzynię wrzucić wszystko, co mamy i posłać tędy. Tylko mamy rozwalony most, więc będzie go trzeba naprawić. Ale dobra, w dzisiejszym odcinku skupmy się na tym, żeby zdobyć po prostu najcenniejsze rzeczy od każdego. Ode mnie miało być 10 diamentów. Ja idę zobaczyć, czy ja mam 10 diamentów w ogóle. Wydaje mi się, że mam. Tu chyba w tej skrzynce jest nawet 11. O, no jest 11. Dobra, to od siebie mamy. Od siebie mamy, to już jest połowa sukcesu. Idźmy w takim razie teraz do... Kurde, nie. Co jest? Nie strzelaj do mnie. Zostaw mnie. Ale teraz się przegiąłeś. Dobra, zostaw mnie, nie chcę mi się z tobą strzelać. Albo jednak chce mi się. Dobra, pokonany. Super. Lecimy w takim razie. W pierwszej kolejności lecimy. O nie. No nie, ale to oznacza, że jak ja będę chciał kogoś okraść, to ja nie mogę iść tam, bo tam do już nie mieszka, tylko ma nowy domek. Dzisiaj w ogóle u niego był odcinek. Strasznie tragiczny ma ten dom, no ale co ja będę mówił. On się tam w ogóle ponoć tak mi mówił, że zachęcał was do tego, żeby mówić, że ja mam obrzydliwy domek i że mieszkam w jakiejś ziemiance i żeby mnie wyzywać. A widzowie, prawda jest taka, że on mieszka w szałasie jakimś śmiesznym. Ja mieszkam w pięknej hobbickiej chacie, a to co to jest? Najbrzydsze drewno, jakie można było wybrał. Obrośnięte. No szałas, jakich mało, ale tam idę na samym końcu, bo tam mi jest źle, jak ja tam wchodzę. Więc ja tam nie chcę wchodzić. Najpierw pójdźmy może tutaj. To jest dom chyba syna Paliona, tak mi się wydaje. Więc wejdźmy i ukradnijmy coś najcenniejszego. On jest na serwerze, to jest najgorsze, że on jest na serwerze. Jezu, jakby dobrze trafiliśmy. Najcenniejsze co jest? Emeraldy są najcenniejsze. To tak wychodziłoby na to, bo są najrzadsze. Dobra, jedna rzecz, jedno mieliśmy, dobra, jednego emeralda od niego bierzemy.
To myślę, że może być. Dobra, syna Paliona mamy ogarniętego. Palion to tu w ogóle chaty nie ma, więc jakby ja nawet nie wiem, co ja mam od niego kraść. No ale tam jego głowa jest niby, no to może sprawdzimy w jego głowie. Dobra, teraz załatwmy sobie kloca, bo może on coś ma tutaj takie... Boję się, że on nie zaakceptuje tego. Dobra. Nie powiedział ile, cenne rzeczy po prostu, nie powiedział ile, więc po jednym diamenciku bierzemy. To mu wystarczy, mam nadzieję, że już nie będzie prócz. I mamy co załatwione, mamy już załatwionego syna Paliona, mamy kloca. Jeszcze Palion i prawda, ostatni Dave. Czekajcie, zejdźmy tu, czy on tutaj ma coś cennego? Tu nic nie ma cennego, dobra, zejdźmy na dół. Jest woda, ale w razie czego wiadro. Ale dobra, jest woda, okej. Aha, tu nic nie ma, super. Świetne to jest, podoba mi się bardzo. Ja myślę, że tam jest jakiś magazyn, czyli Paulion nic nie ma tak naprawdę. No dobra, czyli co ja mam mu ukraść? Najcenniejsza rzecz stąd. Wełna. Wełna jest najcenniejsza, dla niego... A czekajcie, tu coś jest na górę, przejście. A, dobra, jeszcze więcej łóżek. Super, Paweł, super masz ten dom. Dobra, mamy załatwione to i lecimy do Dave'a. O Jezu, tam, ale tam trzeba wstrzymać powietrze, jak się wchodzi do jego domku, bo tam, to tam wali gnojem. Tam nie można, tam pamiętajcie, że u Dave'a wali gnojem. więc tam trzeba na wdechu. Ja czekajcie, ja muszę sobie ogarnąć coś do albo dobra, robimy tak. Bo tam wali gnojem, ja nie mogę. Tutaj, o Jezu. Aż oczy łzawią. O Jezu. Czekajcie, gdzie on ma, on mi tutaj to pokazywał, gdzie on ma magazyn. Jezu, bo zginę. Zginę, mi jest niedobrze już. Gdzie on ma wejście na górę? A tu chyba. O Jezu. Aż oczy szczypią. Nie no, gdzie on ma magazyn? Nie no, proszę. Ja nie chcę umierać. Dobra, czekajcie, muszę sobie dychnąć. Jezu. Dobra, jeszcze raz. Idziemy, bo tam wali gnoje, musiałem sobie dychnąć. Tu chyba to było na dole. Mi się wydaje, dobra, idziemy na dół. Widzowie, bo się zaraz zeżygą. Najcenniejsza rzecz. Jezu, ile on ma rzeczy. Tu nic nie ma. Widzowie, mamy problem. Czekajcie, co jest najcenniejsze tutaj? Miecz? No ale miecze są, kurde, nie wiem, który jest cenniejszy. Jezu, zaraz się zeżygą. Klata. Klata jest najcenniejsza, tak mi się wydaje, co? Klatę oddamy? Kurde, czekajcie. Dobra. Dobra, klatę bierzemy. Klatę oddamy, trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. Bo, Jezu, dobra. Pamiętajcie, do chaty Dave'a, nawet jak oglądacie filmik, to trzeba tak zasłoniętymi ustami wchodzić, bo tam wali gnojem, więc to musicie uważać. Kurde, nie atakuj mnie. Dobra, ale przeżyliśmy to. Najgorsze jest to, że jego przedmioty z tego domu też walą gnojem, więc nie jest kolorowo. Dobra, mam wszystko. Okradłem wszystkich. Bez przypałów w sumie, nikt mnie nie zobaczy, tylko syn Paliona jest na serwerze, więc w sumie bardzo dobrze. Ale teraz musimy to jakoś tam... Kurczę, nie działa mi ta kolejka, no to ja nie wiem, ja mam teraz naprawić, czy co? Dobra, ja wiem. Potrzebujemy żelaza, ale ile żelaza potrzebujemy? Trochę go trzeba, czekajcie, ja postaram się go jak najszybciej ogarnąć. Z tego powodu, że tutaj mamy kopalnię. Znaczy kopalnię, mamy po prostu zejście takie do kopalni. To jest jakaś szansa na to, żeby tutaj zdobyć w miarę dużo. Mamy jakiś węgiel i żelazo teraz potrzebujemy. Czy tutaj w tej kopalni ja coś znajdę? Jakiś, o kurde, dobra, mamy żelazo, jest dobrze. Potrzebujemy go jak najwięcej. O nie, tu jest złoto, ale dobra, tu jest żelazo. Ale my go będziemy potrzebować bardzo dużo, przecież ja to jest, nie wiem, ile potrzeba na zrobienie torów. Chyba na jedne tory trzeba 6 chyba, tak mi się wydaje. Chyba. Jak się robi tory? Czekajcie. Tu nie ma nigdzie napisane? Nie ma nigdzie napisane, jak się robi tory. Widzowie, ja nie wiem, jak się robi tory. Zaraz będę musiał sprawdzić na necie. O, dobra, tu jest żelazo. Dobra, o, tu jest żelazo, dobra. Jest dobrze, mamy go sporo dosyć. Jezu, nie spodziewałem się. O kurde! Opłacalna ta wypra... O nie, bo mi się zmieszało. Ja jednego diamenta tu wziąłem. Siedem? A bo ja mam fortunkę, ojej. Jak miło, dobra, super. Tylko czekajcie, bo... Mamy mało żelazo. O, dobra, jest kolejne żelazo. Nie strzelaj do mnie, rozumiesz? Pozwól mi zebrać to żelazo, ja potrzebuję, to jest waga życia i śmierci. Dobra. Ale se zgichnę. Dziękuję widzowie na wszystkie na zdrowie w komentarzu. Dobra, mamy żelazo. Jest, ile mamy już tego? 19 dopiero! Ja już przecież kopię, ile ja kopię.
No nie, no przecież to jest jakiś żart. Ja potrzebuję więcej tego żelaza. Dobra, tu jest kolejny oponent. Ja wezmę sobie, nie mam pochodni? Nie mam pochodni, dobra, weź mi oświetl drogę. O kurczę, zabiję cię, przepraszam. O, tu mi oświetlą. Nie, ale ty nie. Dobra. Dobra, nie rozwaliliśmy żelaza, masz szczęście. Masz farta, dobra, tego żelaza mamy tak dużo. Tutaj to nam się poszczęściło jakoś, przyznam szczerze. Oj. O kurde, prawie zginąłem. Bo ja nie mam, dobra, załóżmy na chwilę tą zbroję jego. Dobra, przejdźmy tu. O, o! A! Żyję. Widzowie, żyję. Dobra, mamy kolejne żelazo. Na farcie przeżyłem tutaj, coś tak czuję. Ale tu była pochodnia, tu jest pochodnia. Więc ja bym sobie ją wziął i dał w drugą rękę zamiast tarczy póki co. Dobra, ej, mamy tego żelaza tu dużo. Jezu, jak mi się poszczęściło, że ktoś tego nie zbierał. Jak dobrze. Bierzemy to wszystko. Ile mamy tego żelaza? 50, ale to nam nie wystarczy na zrobienie tylu torów, ile my tam potrzebujemy chyba. To jest... Nawet nie wiem, ile potrzebujemy tam. O kurde, ale tego... Dobra, ale żelaza mamy sporo dosyć. Więc to... Dobra, nie no, powinno nam wystarczyć chyba zaraz, już tak czuję. Że już się zbliżamy ku takiej ilości, która będzie satysfakcjonująca. Bo tego żelaza jest ogromna ilość, kurde, ja nie wiedziałem, że tyle tego żelaza będzie tutaj. Dobra, czekajcie, znajdźmy to jeszcze żelazo. O nie, spaliło mi się, a tu jest żelazo teraz na wagę złota, o Jezu. Dobra, mamy to. I teraz się trzeba stąd wydostać jakoś. Dobra widzowie, ja stąd się wydostanę i widzimy się jak już będę na górze. Dobra widzowie, przepaliło się. Mamy stack i 16 ten, to nam powinno wystarczyć. Teraz ja tak potrzebuję patyków mnóstwo, bo już sobie sprawdziłem też w czasie kiedy to się robiło, jak trzeba zrobić te tory. I trzeba je zrobić w ten sposób. Robić teraz tak i zrobić teraz tak. O, dobra, udało się. Ej, dobra, mamy te mnóstwo, to nam wystarczy w zupełności, dobra. I teraz tak, potrzebujemy jeszcze drewna, tego. Mnóstwo też go potrzebujemy, czekajcie, weźmy. Czy ja naprawdę nie mam go? Ja potrzebuję tego drewna. Tu, osody są. Dobra, powinno nam chyba to wystarczyć, tak mi się wydaje. Chociaż... Będzie ciężko, ale dobra, spróbujmy. Najwyżej nam braknie, nie wiem, kurczę, potrzebujemy. Albo tu zabierzemy stąd, dobra. Idziemy tutaj i zbudujemy te tory do końca, bo już tyle nam trzeba, tylko... O nie, to nam braknie, 100%. Dobra, zróbmy tak i drecimy tak. Ile nam braknie? Dwóch! Naprawdę? Naprawdę dwóch? Czekajcie, czy tutaj jest... Czy ja tutaj mam szansę dostać... O, tam jest to drewno, dobra, super. Mamy dębowe drewno tutaj w tej dżungli, jak dobrze. Dobra, bierzemy to. Zbieramy całość. Mamy idealnie, bardzo dobrze, perfekcyjnie. To już nam wystarczy na pewno, to już jest 100%. Tu stawiamy tak. Schodów teraz musimy... No, schody nam braknie, to będziemy musieli sobie skraftować jeszcze. Ale robimy tak. I brakło nam też dwóch. Ale mamy pecha, widzowie, no nie wiem. Dobra, zróbmy crafting, bo to nam już wystarczy. Zrobimy tak. Dobra, rozwalmy to też. I robimy ostatnie dwa, o. I uzupełniamy teraz ostatnie tymi torami. Czyli to na spokojnie, bo mamy tyle, starczy, dobra. Uwaga. Musimy wysłać to do samego końca. Niech, prawda, przeżyje. Albo nie przeżyje. Nie, dlaczego ty mi to robisz, Dlaczego? Nie zabijaj mnie, dobra, dziękuję. O kurde! Dlaczego? Co one tam robią? Co to miało być? Jak ja się czuję teraz napastowany chyba. Pal się, oczywiście, że się pal. Ła! Dobra, zginąłeś, jak dobrze, dobra, idźmy tutaj przez domek, bo ja się boję, że tam drugi będzie. Kurde, jest tu kolejny! Ile was tu jest? Dlaczego wy się tu respicie? Dobra, uwaga, jesteśmy przy torach. Robimy, wielka chwila, wielki moment. Robię crafting, daję tak. O, trzeba sobie jeszcze zrobić jedną tylko tą. I teraz to się chyba łączy w ten sposób, tak mi się wydaje. Tak, da się to tak zrobić, okej, okay, super. Stawiamy to, otwieramy i tak. Jeden diament od syna. Czy emerald był od syna? Diament od kloca. 10 diamentów ode mnie. Odpaliona wełna. I od Dave'a klata, którą mam na sobie. Okej, okay, dobra, tu klata. Mamy wszystko. Uwaga. Niech się dzieje, wola nieba. Jedzie. Uwaga. Co się z tym wydarzy? Wielkie pytanie. Dobra, przejedzie? Przejedzie, ja tam nie mogę iść dalej. Ale dobra, idzie, znika. I co z tym? Wchłonęło to!
Dobra, czyli pierwsze zdanie zrobiliśmy. Dobra. Żyjemy. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zobaczymy, jakie zadania będą nam przekazywane na następne dni. Co mamy takiego zrobić? Mamy teraz płacić jakiś podatek za życie. To jest totalny dramat. Już nie wiem, co mam o tym myśleć. Tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia na następnym odcinku. Na razie. Pa, pa.